Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w rakietową ligę. Jest to odcinek przede wszystkim bardzo informacyjny, także na początku przez parę minut będziemy sobie rozmawiali, a gra będzie dopiero później, także zostawię wam w opisie odnośnik do tego momentu, w którym będziemy grali i otwierali jakieś skrzynki. Oczywiście napiszcie mi jeszcze w komentarzach, czy kamerka na tym nagraniu działa, bo testuję pewne ustawienie. Także proszę państwa, lecimy z odcinkiem. Oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i jeżeli coś źle powiem, bo oczywiście macie na pewno najświeższe informacje, to piszcie w komentarzach pod filmem. Mamy nowy start Rocket Passa, czyli Rocket Pass 3 bodajże już. Także znowu mamy kolejne rzeczy do odblokowania, zaraz wam je pokażę, ale przyszła tutaj jeszcze do sklepu nowa rzecz. Nazywa się ona Sports Shop i zapewnia nam co jakiś czas nowe przedmioty związane z zespołami, które grają czy w RLCS-ach, czy w jakichś pewnie innych rzeczach. Także mamy tutaj na przykład baner z Rogue za 100 punktów e-sportowych. Jak widzicie, ja jeszcze mam 700 takich punktów. Wykorzystałem bodajże, nie wiem, 500. Czekajcie, ile ja kupiłem przede wszystkim? Ja bym chciał zobaczyć, gdzie tu można kupić eSports token. Dobra, można kupić tu, nie wiem czy to jest widoczne, ale ja kupiłem, kupiłem 1200 tokenów eSportowych za 38 zł, za 2500 płacimy 76, to jest największa liczba, za 600 19 zł, no i za 100 tokenów 3,80. Nie wiem jak to z cenami wygląda, czy to się opłaca, czy nie, sami zdecydujcie, wydaje mi się, że są to fajne rzeczy, a na pewno wspierają ten eSport, który jest w rakietowej lidze właśnie dostępny. No i mamy tu z G2 aktualnie banerek, z Cloud9 malowanie. Powiem wam, że malowania, jeżeli wejdą animowane malowania związane z zespołami, to sam bym chętnie coś kupił, bo nawet te zwykłe dekale są naprawdę ładne, naprawdę można fajnie skomponować. Ja sobie kupiłem już opony z Dignitas ARMR, one też naprawdę ładnie wyglądają, także stwierdziłem, że mogę sobie takie właśnie kupić. Oprócz tego Ghost Gaming, baner i energię malowanie. Ja jeszcze wczoraj bodajże widziałem malowanie z jednego zespołu, widziałem jeszcze chyba coś innego, bo przyszły tu, wydaje mi się, że nie było wczoraj G2 Esports banner i nie było Rogue banner, który wygląda całkiem fajnie, za 100 można byłoby go kupić. Także to jest dodatkowa rzecz do kupowania. Jak widzicie, w lewym górnym rogu macie czas, przez który jeszcze będą dostępne te rzeczy do zakupu. Także trzeba się będzie pewnie śpieszyć. Nie wiem, czy to będzie gdzieś jeszcze dodane dodatkowo, tak żebyśmy wiedzieli na przykład, że możemy sobie to kupić, nie wiem, w sklepie dodatkowym po prostu. Ale okej, przejdźmy do creme de la creme, czyli Rocket Pass z nową zakładką Challenge. Wczoraj niestety mi się to nie załadowało, powiem wam, więc pierwszy raz też to widzę. I o co chodzi z tymi challenge'ami? Będziemy mieli prawdopodobnie co każdy weekend trwania tego Rocket Passa, który mamy już napisane, że będzie do 29 July od April 17. I proszę państwa, co my mamy w pierwszym tygodniu? Przez 7 dni teoretycznie dostępne First Steps, czyli dwa poziomy doświadczenia, za to dostajemy 3, nie wiem co, trzy też takie, te, boże, trzy te znaczniki z doświadczeniem prawdopodobnie. Co tu jest? Keeping it casual, get 5 saves, assists or goals in casual online matches, no to tu już prawie też mamy i za to będzie 5 takich poziomów dodanych do po prostu, no 5 takich mini poziomów doświadczenia. Okej, use I got it, take the shot or defending quick chats in 15 online matches. Kolejna fajna rzecz, score 500 total points in online matches, czyli to już mamy. Premium challenge są dostępne prawdopodobnie dla ludzi, którzy kupili za 10 kluczy tego premium Rocket Passa, czyli dla mnie, a te dostępne są pewnie dla wszystkich. Play an online match with the Guardian Battle Car i to zrobimy sobie w tym momencie. Guardian Battle Car to jest samochód, który doszedł właśnie w tym Rocket Passie.
10 online meczyków wygrać w jakiejkolwiek z playlist. To są bardzo łatwe misje, także myślę, że je sobie tutaj zrobimy. Jeżeli chodzi o Rocket Passa, pierwszą rzeczą, którą dostajemy oczywiście premium, jest ten oto samochód Guardian. Jeszcze nim nie jeździłem, także za chwilę zrobimy sobie test. Za chwilę go sobie też na pewno zrobimy, jeżeli chodzi, czy stuningujemy, jeżeli chodzi o dodanie właśnie dekali, opon, tego typu rzeczy. Co mamy? Robimy krótki przegląd. Myślę, że nawet większość tego odcinka zejdzie na takim przeglądzie. Drugą rzeczą jest baner, który już sobie ubrałem. Wygląda całkiem ładnie w stylistyce retro. Z darmowych rzeczy mamy koniczynkę. Koniczynka z darmowych rzeczy. No świetnie. Okej, dalej. Buścik, który się nazywa Slash Beam. I wygląda on bardzo fajnie, tylko chciałbym go w innym kolorze. Mi się podoba, Slash Beam, także spoczko, właśnie ten efekt takich cięć szybkich wygląda zdecydowanie ciekawie. 10 XP boosta, tutaj mamy baner średni dosyć. O, spodek UFO, spodek UFO wygląda fajnie, jest to coś, co lewituje też, lubię takie właśnie te czapki, jeżeli chodzi o ubranie na nasz pojazd. Dalej, na 6 mamy Hack Swerve'a. Co to jest? To jest Limited Trail, który idzie do naszych opon. Też wygląda spoczko, też w innych kolorach, myślę, że będzie jeszcze fajniejszy. Lecimy dalej. Pierwsze koła, generatory jedynki, one się coś tam świecą, nie wyglądają dla mnie jakoś mega, chociaż są dosyć futurystyczne, plus mają ten jeden znacznik i od środka są, mają ten taki element kolorowy. Wydaje mi się, że jeżeli będą takie dodatkowe ich wersje, będą one ładniejsze. Dalej, co to jest? Sparkler, to są takie zimne ognie bodajże, no to nic nadzwyczajnego. Dodatkowo malowanie do naszego pojazdu, do breakouta. Easter Bunny, całkiem spoko jak na zwykły dekal, nie animowany. Następnie coś takiego, może będziemy szybko przechodzili. Thunderbolt, tutaj Decryptor. Co jest? Pierwszy wybuch, to jest Force Razor. I też są takie właśnie jakby ostrza, ogólnie to jest wszystko w tej stylistyce zrobione, jak widzicie. Tutaj ostrza, tutaj ostrza, tutaj to jest w ten sposób zrobione, to mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Ten Gold Explosion wygląda całkiem ładnie. Lecimy dalej, co tu jest za darmo? Jest rekin, wygląda też spoczko rekinek. Koła świecą się, okej, świecą się, czyli są spoczko. Myślę, że kolejne wersje, chociaż nie, to nie będzie miało kolejnych wersji, ale może będzie miało taką premium wersję jakby, może też będzie jeszcze fajniejsza albo w innych kolorach. Lecimy dalej, coś dekal do breakouta, znowu wielkanocny, coś takiego, dobra. String Trimmer, nie podoba mi się ten dźwięk silnika. Banerek wygląda bardzo fajny, bardzo fajnie jest w moich kolorach, także na pewno będę na niego celował i na pewno go sobie dodam. Showboat, co tutaj mamy dalej? Limited decal, dalej nie animowany, także mało mnie to obchodzi. Ten też nie animowany, chociaż wygląda całkiem ciekawie. Kolejne koła, metalworki. One jakby się jeszcze świeciły troszeczkę. Są ciekawe, aczkolwiek się nie świecą, więc możliwe, że w tej wersji przejdą obok mnie. Tutaj mamy drugi poziom Hack Swerve'a, już z innym kolorem, czyli całkiem spoczko. Co tu mamy? Drugi poziom Slash Beam'a, też w innym kolorze, więc też już coraz fajniej to wygląda. Bardzo jest podobne do tego ze skrzynki, był taki Beam coś tam. Też jeden, Boże, jeden boost. Okej, przejdźmy dalej, limited decal zwykły, tu jest jakiś toporek wbity, tu jest jakiś Hanami style, chociaż to wygląda spoko, nie, to jest Aloha style. Dalej, samochód drugiego poziomu ze spoilerem, koła, które wyglądają całkiem kozacko, okej, te koła są fajne, banerek spoko, skorupa żółwia, okej, co my tu mamy dalej? O, statek kosmiczny, który już sobie bardziej lata, fajny. O, kolejne fajne koła, te mi się podobają. Wet Ava 1, czyli będą miały kolejne pozycje, fajne, niebieskie, lala. Limited decal, kurde, gdzie są animowane dekale? Nie ma, 30 poziom, nie ma animowanego dekala. To jest animowany dekal, musi być. Okej, darmowy dekal, jeszcze taki. Co my mamy? Dźwięk silnika. Ten już ciekawszy, jakaś elektryczna piła, aczkolwiek też jakiś dupy nie urywa. Galwany koła, ujdą w tłoku, ale też nic nadzwyczajnego dla mnie. Dalej, coś takiego,
Chociaż to jest spoczko, bo to się rusza. To jest animowany, animowana czapka. O, Animated Decal, dobra, pierwszy. Triplay na 35 poziomie i jest spoczko. Dupy też nie urywa, ale jest okej. Okay. Drugi poziom Sparklesów. Spoczko, koła, które w ogóle dupy nie urywają. Kolejne koła, które średnio mi się podobają, chociaż do futurystycznych samochodów byłyby pewnie okej. Okay. Brokatowy jakiś tutaj glitter dodany. Wygląda dziwnie, aczkolwiek myślę, że jakieś zastosowanie będzie miał. Peryskop wygląda fajnie. O, peryskop mi się podoba. Dalej, Go Explosion Puff. A, coś takiego. Fajne, fajne, fajne. Okej, okay. Tier 43. Co my tu mamy? O, te koła, już generatory dwójki już wyglądają o niebo lepiej niż jedynki. To jest to, o czym mówiłem. Jakby to się jeszcze ruszało, to by było spoko. Captain Clutch Blueprint 2. A, no to super, Blueprint. Dalej, animowany dekal. O, ten jest fajny. Animowany dekal. Kolejny dźwięk silnika. Ej, helikopter to jest to, dźwięk silnika helikopter. Ten będę chciał, tego będę chciał używać. Tak samo jak ciuchci używałem teraz przez duży czas, przez dłuższy czas to helikoptera też poużywam. A, tak jak Hikari trochę, coś w tym guście, M8, nie podobają mi się. Dalej, Visionary podobają mi się, ruszają się tylko w innym kolorze, by je dobrać. Byłoby fajniej. Znowu Limited Animated Decal, spoko. Okej, okay, kolejny decal, zawsze to na plus. Trzeci poziom Hackswirwa. Kolejny animowany, nie, to jest po prostu zwykły limitowany. O, solniczka, wygląda całkiem spoko. Solniczka, patrzcie, w ogóle tu mamy coś takiego, widzicie, nie widać tej jakby góry w ten sposób. Okej, okay, The Accelerator. Sparkler 3, nie wiem, sparklery mnie jakoś nie ruszają kompletnie. To jest zwykły też, o nie, to jest, patrzcie, Limited Decal nie jest, że animated, ale on jest poruszający się. Fajny, podoba mi się też. Okej, okay. O, ale fajne koła, też mi się podobają. Celestiale dwójki, okej, okay. Dalej, trzeci poziom Slash Beama. Ale to tnie bez kitu, fajne. Lecimy dalej, 60, ładnie to wygląda. Lubię takie samurajskie tego typu rzeczy ink wash, aczkolwiek jeszcze gdyby to się ruszało, czy coś byłoby fajniejsze. Tutaj do awatara też spoczko, dodatek. To się nie rusza, więc mnie nie obchodzi. To jest ładne i się porusza, także spoko, Polaris. Jeszcze jakby tu było bardziej tak na niebiesko, to by było jeszcze fajniejsze. Okej, lecimy dalej. Kolejny wybuch. A, to jest po prostu Force Razor 2, czyli drugi poziom tego wybuchu. Wet Ava 2, patrzcie, z buzią. Fajne, fajne, podoba mi się. Okej, okay, Limited Body Guardian GX1 w tym momencie. Ej, fajny jest ten GX1, powiem wam, widzicie? Te elementy, których nie widać i nagle się pojawiają. Kozak to wygląda. Ciekawe, jaki będzie miał hitbox. Czy z przodu, czy to będzie hitboxem, czy nie będzie hitboxem. I to jest tyle. To jest 70 poziom. Później tak na dobrą sprawę będzie. O, jeszcze tu jest Limited Animated Decal, Fireworks za darmo. Okej, okay, fajne też, spoczko. Czyli od 70, wiecie co, ja bym chciał tak wbić 90 poziomów na tym Racket Passie, bo później te fajne rzeczy pojawiają się w innej kolorystyce po prostu. Albo dostajemy te specjalne edycje kółek. Także to jest kozak totalny. Pokażę wam jeszcze, jak to oczywiście wygląda. Guardian, malowania podstawowe to OHW. To jest coś takiego. Dodatkowo stripesy podstawowe oraz Vigilancy. Nie wiem, nie podobają mi się, szczerze powiedziawszy, tak, że wrzucimy coś randomowego do tego. Bardzo randomowe. Nie, może sobie chmurki wrzucimy po prostu randomowe. Niechaj będą. Do tego dodajmy. Czy kolor zmieniamy? Chyba nie, nie zmieniamy dzisiaj kolorów. To tym się zajmiemy na pewno kiedyś indziej. Chciałbym tutaj dodać te dignitasy, jak one się nazywały. ARMR chyba, nie? Coś koło tego. AMRR-ki dodamy do jednego i do drugiego. Niechaj będą. Okej, okay, taki ma dźwięk silnika jeszcze. I lecimy do gierek tak naprawdę. Zagramy sobie jakieś 2-2, 1-2 mecze i zobaczymy, jak prowadzi się tego Guardianka. A, z fajnych rzeczy jeszcze zrobili coś takiego, że jak gramy sobie rankę dziki, to jeżeli, tylko też o tym nie wiedziałem wcześniej, jeżeli nie wbijemy tej pierwszej rangi, to prawdopodobnie na placementach też dostajemy zwycięstwa, bo na początku grając pierwszy tryb jakiś, zanim wbiłem rangę, to
to wliczało mi się to oczywiście do tego. To wliczały mi się te wygrane mecze z placementów po prostu do tej brązowej rangi. Nie wiem, czy to działa, to możecie napisać. Nie wiem, czy to działa tylko do na przykład wbicia brązowej rangi, czy działa do wbicia pierwszej rangi na jakimkolwiek trybie, bo tutaj dużo straciłem meczyków wygranych na placementach. Ogólnie jak widzieliście, jeżeli chodzi o rankedy w tym sezonie, dopiero sobie ostatnio zacząłem grać. I powiem wam, że jedna ranga wleciała mi o jedną dywizję do tyłu i jedną do przodu w porównaniu do tamtego sezonu, także w sumie wszystko jest na swoim miejscu. Będę grał jeszcze pewnie te dwójki, żeby spróbować sobie z dwójek, a po prostu może, nie wiem, może sobie tego na czempiona spróbujemy, zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy chcę wbijać czempiona i sobie psuć później, Jezu, jak to się nazywa, psuć sobie wrzucanych przeciwników, w sensie jeszcze cięższych. Znam parę osób z czatu, które napisały, że jak wbiły sobie tego czempiona, to coraz gorzej im się już grało, bo tam, no tak jak mówiłem zawsze, na czempionie to już od czempiona chyba dobrzy gracze grają, bo na diamencie to jest jeszcze, widzicie, tacy gracze jak ja się trafiają, tacy gracze po prostu, no strzelił, nice. Tacy gracze jak ja ich trafiam ostatnio. Jeżeli chodzi teraz tak, o trójki wbiłem 8-2 na placementach. Te trójki, wszystko grałem oczywiście solo, zagrałem dwa mecze z ziomeczkami, ale to już po wbiciu rangi. Właśnie na ten diament 1, także 8-2 z platyny 3 dostałem diament 1. Także tutaj jest do przodu, jeżeli chodzi o te trójki. Nawet nie wiem, które to są trójki, szczerze powiedziawszy, jak się gra wszystko solo. To są te trójki, które można zagrać nie tylko solo, o, bo tam później w sumie zagrałem dwa mecze ze znajomymi, także tam wbiłem 8-2 w placementach, więc całkiem fajnie, więc wbiłem tę jedną rangę do przodu, bo tam chyba kończyłem na platynie 3 w tamtym sezonie. Niestety gdzieś chyba 4-6 albo nawet 3-7 wbiłem na tych drugich trójkach, więc tam mi spadło do platyny 2, ale sobie, Jezus Maria, ale sobie wyszedłem do platyny 3 z powrotem, bo tam kończyłem w platynie 3. Na jedynkach zrobiłem chyba 5-5, więc platyna 1 wróciła z platyny 1, no i na 2-2 zrobiłem właśnie też 5-5 bodajże, także wrócił diament 3 z diamentu 3. Nie wiem, jak tam dywizje dokładnie były, ale to one mnie tam mało już obchodzą, szczerze powiedziawszy. Używamy oczywiście jeszcze tych wszystkich znaczników, Nice Shot, Great Pass, tego typu, żeby misje porobić. Strzelamy, bronimy, robimy co tam się da. O, gość ma te fajne koła właśnie w tej lepszej takiej edycji jakby zdobyte. Kurde, takie kółeczka to by się przydały bez kitu. Mogłem więcej wbijać tego Racket Passa wcześniej. W tym sezonie chcę co najmniej 90 nabić. Ja zawsze gdzieś przed 90 kończyłem granie chyba w Rocketa, po tym jak oczywiście zdobyłem przede wszystkim nagrodę za rangę, która mnie tu interesowała, i później był koniec mojej giereczki, przygody zazwyczaj. Dobra, gość to dobije? Nie, on to weźmie, dobra, git. Także zobaczymy, jak w tym sezonie będzie. No byle teraz nagrodę sobie dobić, także nie wiem, 2-2 będę grał, albo te 3-3, skoro mogę sobie tam nabijać, i powinien być git, no to nie jest większy problem. 1-1 to cały czas jest ta sama sytuacja, bez nauki gry 1-1 może być trudno wygrywać tam normalnie, w dobry sposób mecze. Myślę, że ten poziom jest bardzo słaby, ta platyna 1, bo większość meczyków moich przegranych na przykład w 1-1 polega na tym, że trollowałem start meczu. Później się coś tam skupiałem, bo przede wszystkim na tych rankedach sobie coś oglądałem przy okazji, grałem je właśnie tak przy okazji, to nie był też 100% tryhard, żeby nie było, więc tu jestem w stanie powiedzieć, że mocno trollowałem, na przykład odpuszczałem cały początek, jeździłem do każdej piłki, dużo misowałem przez to na 1-1, przez to było tak bardzo często, meczyki wyglądały tak, że 3-4 bramki traciłem w ciągu pierwszej minuty, później przez 3 kolejne minuty zdobywałem też 3-4 bramki na wyrównanie, żeby w ostatniej minucie już grać wyrównany meczyk, grać najczęściej jeszcze, grać jeszcze najczęściej, o Jezu, prawie,
grać jeszcze później overtime i w overtime'ie albo właśnie wygrywałem, albo już przegrywałem, ale najczęściej właśnie było tak, że na początku trołowałem mnóstwo goli, później się w końcu skupiałem, dawałem radę wystrzelać i tak jakby uczyłem się grać z powrotem na jedynkach, ale mówię, no to brakowało systematyczności na pewno w tych działaniach i żebym nie trołował tego, zdecydowanie. No i tutaj dużo już umiejętności znaczą, ale samym sprytem bez umiejętności można powygrywać też te meczyki. Byle nie dać sobie tyle strzelać na początku i byłoby zdecydowanie łatwiej. Jeżeli chodzi o 3-3 tam, gdzie się zrobiło 8-2, to naprawdę fajnych teammate'ów trafiałem w większości meczyków, dlatego też te 8-2 weszło. Bo to bardzo jednak dużo no, zmienia to, jakich tych teammate'ów traficie. Z drugiej strony na przykład w 3-3 w tym innym trybie trafiałem niefajnych teammate'ów, przez to te mecze też zgoła odmiennie wyglądały. Niby tutaj mamy 3-3, tutaj mamy 3-3. W większości tak ludzie grali solo, a jednak no, trafiło się całkowicie właśnie inaczej. Chociaż całkowitym wynikiem to bym wyszedł 1 na plus, ale im podałem ładnie. bo miałbym 8-2 i 3-7, więc jeden do przodu bym wyszedł z tego 50 na 50. Na 2-2 powiem wam, że miałem takie pasy. To wszystko zależało. Pierwsze dwa mecze to był troll kompletny z naszej strony, w sensie z naszej strony. Pierwszy meczek trafiłem gościa, który zapakował na samym początku meczu dwa samobuje. Później wracaliśmy do meczu, gość już się chciał oczywiście zFF-ować. Gość chciał się już szybko poddać, mi udało się w sumie wrócić jeszcze nam do meczyku. No i w overtime'ie przegraliśmy. Także, to już było też, mówię, takie... Kolejne 3 minuty to był taki mocny już właśnie, mocne wracanie do meczu, co nie jest też najfajniejsze, bo na koniec jak straciliśmy momentum, nasze przeciwnicy zyskali to momentum, to już nam się zdecydowanie trudniej grało. I powiem wam, że jeszcze był później drugi mecz na przykład, czyli to tak teraz wygląda, challenge complete, ja dostaję te dodatkowe poziomy, a jak z expem? Czy ja w ogóle, czy teraz na przykład expa dostajemy, nie możemy tylko za misję dostać, musimy normalnego expa, ale nie było tego znacznika z expem, nie, pokazanego, czy ja go ominąłem jakoś, możecie śmiało napisać. Drugi mecz powiem wam, że czuję, że też, drugi mecz byśmy wygrali na 100%, no czuję to, żebyśmy wygrali, takie rzeczy się czuję, kurde, tylko gość przez cały mecz miał lagi serwerowe, gość miał wykrzyknik, czerwony ping, i przez to też przegraliśmy w overtime'ie jednym golem. Przy czym mieliśmy ze trzy sytuacje na zasadzie takiej, ja podaję gościowi, gość ma no prostą piłeczkę tutaj, wiecie, na pustą bramkę dosłownie na dobitkę, i nie robi dobitki z tego względu, że on prawdopodobnie, tak myślę, na tym lagu systemowym wlatywał w tę piłkę, bo on leciał dobrze do tej piłki, tylko w ostatnim momencie tak jakby on był metr, w sensie metr, no był ten jeden samochód z lewej strony albo z prawej, nie? Czyli to wyglądało tak jakby po prostu u niego ta piłka była bardziej po lewej czy bardziej po prawej, on leciał na dobitkę, nie dobijał i na przykład z kontry traciliśmy w takiej sytuacji bramkę. Także to było 2-0, 0-2 na początek. Później, siedząc właśnie z chłopakami na Team Speechku, udało się trzy kolejne do przodu wybić. Tutaj też akurat nie trafili mi się dobrzy goście, po prostu, z którymi dobrze mi się grało. Nie było takich meczyków, że ktoś kogoś musiał ciągnąć. Po prostu fajnie się teamplayowo grało. Później znowu kolejne dwa mecze w dupę. Tutaj się kompletnie chyba nie zgrałem. Też nie było tak, że oni byli jacyś mega słabi. Po prostu ja się nie zgrałem z gościem, albo on się ze mną nie zgrał. Dwa mecze też przegrane w overtime'ie kolejne. I tutaj też myślę, że to przede wszystkim z tego względu, że się nie zgraliśmy kompletnie. Gdzieś mu ja się trafiłem na plecach, on mi się gdzieś na plecach trafił w momencie, w którym ja myślałem, że on jest za mną. Jego tam jednak nie było przy bramce, no mocno się nie zgraliśmy. No a później to już szło tak, bo to było gdzieś 3, to już było 3, tak? 3-4. Bo było 0-2, 3-2, a później dwa kolejne w dupę i później już szło tak, że jeden za jeden, także było 4-5 i ostatni meczek już przycisnąłem ostatni meczek, żeby wygrać. Tam akuratnie poleciałem troszeczkę chyba z trzema bramkami właśnie, żebyśmy wygrali na 100% już, bo te 2-3 mecze były takie, że powinniśmy je ugrać, a gdzieś w overtime'ie po prostu się zgubiliśmy, czy to właśnie przez brak zgrania, czy ten brak synchronizacji, czy czegoś, także... Także całkiem spoko to wyszło.
Okej, okay, i piłeczka pod bramkę, gość wybija, łatwa piłka. Także spoczko. Cały czas widzę jednak, że ten poziom wydaje mi się, że, no, że on no, nie rośnie na tych rangach, no. Ja mogę wchodzić po prostu do gry, wchodzę po paru miesiącach niegrania do gierki, wbijam na te rankedy, na nie wiem, Diament 3 powiedzmy, były te mecze też, gdzie mi po prostu rzucało w przeciwnikach czempionów, no, chyba nawet jakieś tam screenki sobie jeszcze porobiłem z tego, jak trafiały się chyba duo najczęściej, w sensie na tym 2-2 trafiało się w duo, że jeden gość na przykład był czempem. I no to nie jest jakiś mega poziom. Ci ludzie wcale nie robią takich rzeczy jak niektórzy, których znam nawet. No ale to oni też chyba już mają te czempiony, czy nawet może coś lepszego wbite. Także nie, to dużo od szczęścia, dużo od po prostu od tego, kogo trafimy, zależy, ale jak widać, grając w ten sposób, jak ja gram, chociaż to też nie jest do końca tak, jak wy widzicie, bo to jednak troszeczkę inaczej najczęściej wygląda na rankedach, to można wbić bez problemu Diament 3, a myślę, że nawet i tego, jeżeli bym po prostu strihardował troszeczkę to 2-2, to można byłoby tego czempiona nawet i w tym sezonie jeszcze wbić. Także to dużo zależy od tego po prostu, kogo traficie. To najwięcej na tym zależy tak naprawdę, kogo traficie. Jeżeli traficie mniej więcej gościa na podobnych umiejętnościach jak wy i wiesz, o Jezu, ale skiksowałem. I wiesz, że ty mniej więcej też nie odstajesz, to masz jakiś plan na grę, nie trafisz też gości jakichś mega dobrych, którzy naprawdę robią te akcje od powietrza, podają sobie czy coś. Bo na casualach, ja na casualach spotykam po prostu lepszych graczy na 2-2 czy 3-3 niż na tych rankedach z Diamentem trzecim i tam początkowym jakimś czempionem. Także w ten sposób mogę to ten swój wywód zakończyć i możemy sobie tutaj gierczyć dalej w gierkę. Okej, okay. Powiem wam, że całkiem przyjemnie się jeździ tym Guardianem. Nie jest zły, wydaje mi się, że sobie nim pojeżdżę. Oczywiście też z drugiej strony wydaje mi się, że odepchnąłem typka. Wydaje mi się, że jednak cały czas tym Dominusem mi się chyba najfajniej gra. Z tego względu, że on ma prosty przód i jego najbardziej czuję, ten prosty przód w Dominusie. Najfajniej mi się nim tak jakby kopie dodatkowo jeszcze. Okej, myślałem, że gość poleci już do góry albo coś innego zrobi. O, to taktyka na wybuchanie. Miałem jeden taki mecz, który przegraliśmy właśnie z gościami. To był właśnie chyba duecik jakiś, który też grał. I oni grali właśnie w ten... Nie, ale nienawidzę tego stylu gry. Gość gdzieś kiksuje piłkę w okolice bramki. Nawet nie, że na bramkę, w okolice bramki. Drugi podjeżdża od razu. Od razu, to jest instant. To jest instant, gość po prostu od razu cyk i wysadzanko. Bawimy się. Strasznie to irytuje, szczególnie jak człowiek chce sobie po prostu pograć, coś postrzelać, powyrzucać piłkę w powietrze, a ten ci przyjeżdża pod bramką, cyk! A jak się na to uwagi jakiejś większej nie zwraca, to wiadomo, no od razu się jest wysadzonym i jest Dua Lipa normalnie. Dobra, podjadę sobie, cyk, wezmę buścika, pan buścikson wzięty. Okej, sekunda za późno, tak bym fajnie tę piłeczkę przejął. Dobra, git. Great pass. Okej, super, wyszło dobrze. Teraz gość w ogóle, nasz chyba ziomka wysadził, tak mi się wydaje, o tego. On by mógł to wziąć, no mógłby to wziąć, nie oszukujmy się. Mógłby to zrobić jeszcze, mógłby to sobie wywalić. Znaczy i tak wygrana nam weszła, także spoczko, zobaczymy zaraz, jak jeszcze XP-ki wyglądają za mecz. Czy tym razem bez tego mi się coś nabije tak jakby? Czy mi się nic nie nabije? Zobaczymy za moment. Okej. Jest winner orange, może dostaniemy dodatkowe punkty, tego nie wiem. O, staję na tym, także to jest kolejna rzecz, którą sobie zobaczyliśmy. I... a nie, jest exp, normalnie liczony, dobre, czyli normalnie dostaliśmy expa, a tu dostajemy co dodatkowego? Level up, tier up, first steps jeszcze dodatkowo, tak, czyli to jest jeszcze dodatkowy, to nie jest żaden scam. Okej, już się bałem, że trochę scam wyszedł.
Okej, okay. Dobra, myślę, że w tym meczu to było na tyle, w tym odcinku tak naprawdę. Zagraliśmy dwa mecze, pokazałem wam chyba dosłownie wszystko, co się dało o tym Racket Passie. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Jeżeli coś pominąłem, źle powiedziałem, to śmiało też mnie możecie poprawić. Z tą kamerką oczywiście sobie żartowałem, bo dzisiaj nagrywałem ekszionem bez kamerki, także jeżeli ktoś żartu nie załapał. A kluczyki wykorzystam pewnie na jakimś live'ie niedługo z Rakietowej Ligi. Może coś na święta, zobaczymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, no i pa, pa, hej!